Jak zaoszczędzić 50 miliardów złotych w 4 lata? Pomysł mają na to posłowie ruchu Palikota. Na początku września złożyli do laski marszałkowskiej projekty ustaw, które mają przynieść oszczędności. Jednym z pomysłów jest stworzenie przepisów antytransferowych. Chodzi o polskie firmy korzystające ze znaków towarowych zagranicznych korporacji. Z tego tytułu do budżetu państwa nie wpływają miliardy złotych, a są transferowane za granicę, mówi Tomasz Makowski, ełcki poseł ruchu Palikota. Przepis antytransferowy polega na tym, że korporacje duże, telekomunikacyjne, finansowe czy handlowo-usługowe, inwestując w Polsce miliardy złotych, poprzez obracanie tymi pieniędzmi wyprowadzają z Polski pieniądze w postaci opłaty za logotyp czy opłaty za znak towarowy. W związku z tym lokują pieniądze na zachodzie bez opodatkowania i w ten sposób są wyprowadzane pieniądze. W związku z tym my mówimy dość tego, tak jak na zachodzie wszystkie kraje europejskie robią, my wprowadzamy podatek antytransferowy. Parlamentarzyści ruchu Palikota chcą również zmian w aparacie skarbowym. Obecnie jest 100 tysięcy urzędników zatrudnionych w skarbówkach. Jak twierdzi poseł Makowski, patrzą oni na ręce zwykłym Polakom, a z wielkimi korporacjami nie mogą sobie poradzić. Przykładem jest firma Amber Gold, która przez lata nie była kontrolowana, dodaje Makowski. Nie może tak być, że moja pani, która sprzedaje bułeczki w sklepie, po 3 dniach niezapłaconego podatku ma już izbę skarbową, czy pan taksówkarz, który nie wydrukuje kwitku za przejazd, nie zapłaci podatku, w tym momencie izba skarbowa kontrolę przeprowadza na nim. Nie może tak być, że 100 tysięcy urzędników skarbowych kontroluje najbiedniejszych Polaków za niezapłaconą złotówkę, a nie kontrolują potężnych korporacji finansowych, jak mamy przykład firmy Amber Gold, gdzie przez 3 lata w ogóle nie prowadziła sprawozdań finansowych i nie odprowadzała podatku. I to jest dla nas skandaliczne, w związku z tym wprowadziliśmy zmianę dotyczącą aparatu skarbowego i kontroli korporacji finansowych. Jak dodał Makowski, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można by przeznaczyć na ochronę zdrowia czy dożywianie dzieci.